Cześć kochani, witam Was w nowych ulubieńcach i będą to ulubieńcy ostatnich miesięcy, ponieważ nie wiem jak to się stało, zupełnie nieumyślnie od jakiegoś czasu nie nagrywałam filmików z tej serii. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, bo starałam się to nadrobić na Instagramie czy w innych filmikach, może o innym tytule, no ale na pewno coś tam polecałam. Także dzisiaj w związku z tak długą przerwą mam dosyć sporo tych kosmetyków, jak tak patrzę na szafkę obok, więc postaram się mówić bardzo zwięźle i na temat i nie rozwodzić się za długo o każdym produkcie. To, że on się w ogóle znalazł w tym filmie, to znaczy, że sprawdził się u mnie i z przyjemnością zakupiłabym go ponownie. Także jeśli interesują Was sprawdzone przeze mnie i polecane kosmetyki, to zapraszam oczywiście do oglądania dalej, ale zanim do tego przejdziemy, to przypomnę Wam jeszcze tylko o odwiedzaniu mnie na profilach społecznościowych, do których linki znajdziecie w opisie na dole i tam umieszczę również wszystkie informacje o kosmetykach, jakie Wam dzisiaj zaprezentuję. No i żeby już nie przedłużać, zapraszam na film. Pierwszym produktem jest odżywiające mleczko do mycia ciała z wyciągiem z owsa od marki AA. Jest to również produkt wegański, aczkolwiek sam skład jakoś na kolana mnie nie powalił. Natomiast mamy tutaj kilka informacji, które na przykład dla mnie są ważne. Takie jak testowanie dermatologiczne, to że produkt nie zawiera barwników, ma hipoalergiczną kompozycję zapachową, nie zawiera parabenów i ma pH neutralne dla skóry, a więc powinno być bardzo delikatne, nie powinno podrażniać i nie powinno tej skóry wysuszać. I ja nic takiego nie zauważyłam. Kosmetyk też spełnia swoją funkcję, bo funkcją mleczka do mycia ciała jest mycie ciała i to jak najbardziej się sprawdziło. Natomiast to, co przemawia za tym mleczkiem najbardziej, to jego zapach. To jest, słuchajcie, zapach lodów truskawkowo-śmietankowych. No aż ślinka cieknie. Mnie ten zapach na przykład bardzo relaksował pod prysznicem. Naprawdę niesamowicie mnie urzekł. To jest marka AA. Myślę, że nie będzie to drogi produkt, także polecam Wam wypróbować. To jest chyba nowość. Drugi produkt to coś myjącego do twarzy marki Taupa. Mianowicie żel micelarny z olejem z lnu, przeznaczony do skóry bardzo wrażliwej, suchej, normalnej i alergicznej. I powiem Wam, że te produkty ogólnie tej marki bardzo rzadko trafiają w moje ręce, po prostu jakoś mi nie po drodze. I właściwie kupiłam go przypadkiem, bo szłam do Biedronki po żel z B-Beauty, którego nie było i to była jedyna alternatywa, aczkolwiek ekstra, że mogłam go wypróbować i że się skusiłam, bo niesamowicie się u mnie sprawdził. Po pierwsze, to on ma bardzo dziwną konsystencję, tak w pierwszym kontakcie, ponieważ on się w ogóle nie pieni. Tutaj jest też napisane, że on nie ma właśnie SLS-u, nie ma mydła i nie ma parabenów, więc dla osób przyzwyczajonych do tego wytwarzania piany i uczucia takiego solidnego mycia twarzy, jest to dziwne, aczkolwiek to, że on się nie pieni, nie znaczy, że nie działa, bo radzi sobie równie dobrze z usuwaniem brudu i makijażu z twarzy, co takie standardowe żele. Jest przy tym niesamowicie delikatny. Nigdy wcześniej nie miałam tak łagodnego, delikatnego, a zarazem skutecznego produktu myjącego do twarzy. Naprawdę myślę, że osoby z cerą bardzo wrażliwą, taką alergiczną, reaktywną, naczyniową powinny koniecznie go wypróbować, bo nawet jakby jego konsystencja niby myje, ale jest taka troszkę oleista i po zmyciu nawet mamy usunięty cały brud z twarzy, ale też zostaje takie uczucie nawilżenia, co jest naprawdę rzadko spotykane. Rewelacja, chętnie kupiłabym go drugi raz, natomiast dostałam właśnie produkt do testowania z Fresha. Gdyby nie to, to poleciałabym od razu do Biedronki, jak tylko się skończył, po kolejne opakowanie. Przejdę teraz do konkretów pielęgnacji i tutaj króluje zdecydowanie marka The Ordinary. Powiem Wam, że cenię ją przede wszystkim za takie etyczne podejście do klienta, ponieważ producent zrezygnował z horrendalnej marży, jaką mógłby narzucić na tak dobry produkt, a oferuje nam kosmetyki, które mają w składach praktycznie czyste składniki aktywne, są skuteczne i mają bardzo korzystne ceny. Mam kilka produktów tak naprawdę w swojej kosmetyczce, aczkolwiek na tą chwilę używam tych trzech, które Wam
zaraz zaprezentuję. Mam jakieś tam produkty z retinolem i tak dalej, ale uważam, że jest już za późno na ich stosowanie i muszą poczekać do jesieni. I może zacznę od serum pod oczy. Jest to Coffein Solution z 5% wyciągiem z kofeiny. I głównym jakby działaniem tego serum jest rozjaśnienie okolicy pod oczami i zmniejszenie opuchlizny i obrzęków. Kofeina ma bardzo silne właściwości takie drenujące, usprawniające przepływ nam tutaj limfy, jakichś zastojów, także pięknie radzi sobie właśnie z takimi problemami. I u mnie też się sprawdziło, ja tak jak zawsze mówiłam, że nie mam problemów pod oczami, tak od jakichś 2 miesięcy zaczęły się pojawiać i wtedy zainwestowałam w to serum i wszystko jakby wróciło do normy. Nakładam je rano i wieczorem, kropelkę pod każde oko i masuję takimi ruchami od zewnątrz do wewnątrz. Drugim produktem jest serum do twarzy z 2% kwasem hialuronowym i witaminą B5. To serum stosuję już tylko na noc, ponieważ jest bardzo gęste i zostawia na twarzy taki lepki film, co po prostu nie nadaje się do stosowania i wyklucza to ze stosowania na dzień pod makijaż. Chyba że planujecie chodzić bez makijażu na co dzień, no to śmiało możecie nakładać to na dzień. I to serum świetnie nawilża i napina skórę, bardzo ładnie ją pojędrnia. Ostatnią, trzecią rzeczą z tej marki, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest krem nawilżający również z kwasem hialuronowym, z wieloma takimi faktorami nawilżającymi, który nakładam tylko na noc. Nakładam go na noc ze względu na to, że on jest bardzo gęsty, bardzo bogaty i też bardzo tłusty i ma w składzie kilka takich substancji, które mogłyby być komedogenne, a więc mogłyby zapychać. W związku z tym uznałam, że on będzie świetną okluzją dla tego serum hialuronowego, która będzie wzmacniała jego działanie. Natomiast nie nadaje się do stosowania pod makijaż. Uważam, że wtedy skóra z tym kremem i z makijażem mogłaby być za bardzo obciążona i te substancje komedogenne na pewno dałyby o sobie znać. Natomiast na noc sprawdza się u mnie super. Zanim przejdę do makijażu, to muszę powiedzieć o jeszcze jednym urządzeniu. Jest to nowość marki Foreo, szczoteczka Luna Fofo, o której zrobiłam już osobny filmik na moim kanale, do którego oczywiście Was odsyłam po obejrzeniu tego odcinka. Tam znajdziecie mnóstwo szczegółów na jej temat. Dzisiaj krótko, zwięźle i na temat, ponieważ to urządzenie absolutnie zasługuje na miejsce w ulubieńcach. Ta szczoteczka jest pod pewnymi względami bardzo podobna do poprzednich szczoteczek marki Foreo, ale ma też cechy, które na tle innych ją totalnie wyróżniają. Mamy tutaj ten sam medyczny silikon, który jest bardzo higieniczny, do którego nie przywierają bakterie, jest też hipoalergiczny i mamy tę samą technologię. Technologię ruchów pulsacyjnych, technologię T-Sonic, która usuwa z naszej skóry prawie 100% brudu i zanieczyszczeń. Natomiast ta wersja szczoteczki została, zobaczcie, wzbogacona o takie dwa sensory, które badają kondycję naszej skóry. Badają ją pod względem poziomu nawilżenia i wieku biologicznego oraz utworzonego profilu. To wszystko odbywa się w aplikacji na telefonie, z którą urządzenie się łączy. Producent zapowiada, że te jakby funkcje zostaną jeszcze rozbudowane, natomiast ja uważam, że na tą chwilę to jest i tak bardzo innowacyjne urządzenie. To wszystko sprawia, że ta szczoteczka jest uniwersalna do każdego typu skóry. Nie mamy przy niej rozgraniczenia na szczoteczkę do skóry suchej, mieszanej, tłustej, tak jak było w przypadku poprzednich urządzeń marki Foreo, tylko mamy jedną szczoteczkę, która sama dopasowuje się do naszej skóry. Jest to też świetne urządzenie takie monitorujące wpływ kosmetyków na naszą skórę, ponieważ możemy zaobserwować, czy na przykład po włączeniu do naszej pielęgnacji, nie wiem, nowego kremu nawilżającego, ten poziom nawilżenia faktycznie wzrasta, czy nie daj Boże się obniża. Myślę, że jeśli nie macie jeszcze swojej szczoteczki Foreo, to koniecznie musicie się jej przyjrzeć. Przechodzę do makijażu i rozświetlającej bazy od marki Becca. Muszę tutaj nadmienić, że po odkryciu tej bazy, bazy tej marki stały się absolutnie moim numerem jeden. Do tej pory prezentowałam Wam i polecałam tę fioletową bazę. Ona jest też fajna, ale ma bardziej działanie nawilżające i takie ujednolicające kolor skóry, a ta jest
idealną bazą rozświetlającą. Zobaczcie ten efekt na skórze. To jest piękna, perfekcyjna, idealna tafla, bez żadnych drobin. Ten kolor jest też według mnie tak uniwersalny, taki neutralny, a jednocześnie delikatnie ocieplający skórę. No uważam, że każda z Was musi mieć tę bazę, zwłaszcza, że efekt rozświetlonej, promiennej skóry będzie absolutnym must have tego sezonu. To jest baza dla mnie idealna. Jako drugi produkt do makijażu mam puder do twarzy marki Fenty Beauty, o którym myślę, że wszyscy mogli już słyszeć, jeśli nie ode mnie, chociaż trochę się o nim nagadałam na Instagramie, to od innych blogerek, bo zrobił totalną furorę i u mnie też bardzo się sprawdził. Jest to Fenty Beauty w kolorze butter, puder taki sypki, transparentny. Są też inne odcienie, aczkolwiek uważam, że ten jest taki nasz europejski, który myślę, że w 99% się po prostu do Was dopasuje. I on zrobił furorę przede wszystkim dlatego, że ma, jak dla mnie na przykład, do tej pory niespotykane wykończenie względem innych pudrów, ponieważ daje na skórze taki blur, który tworzy odbicie światła od naszej twarzy, dające efekt, jakbyśmy miały nałożony filtr z Instagrama. Ta twarz nagle robi się taka gładka, taka promienna, jednocześnie nie widać tego produktu na twarzy, jest bardzo lekki i ten efekt utrzymuje się naprawdę cały dzień, więc ja byłam nim po prostu super pozytywnie zaskoczona. Jest tutaj mnóstwo tego produktu, więc mam nadzieję, że jeszcze bardzo, bardzo długo mi posłuży. Mamy tutaj aż 28 gram. No zobaczcie, porównując do mojej dłoni, to jest w ogóle ogromne opakowanie i ten puder nie tworzy flashbacka, tym się też ta marka reklamuje, także jeśli nie macie jeszcze dobrego pudru do twarzy, szukacie czegoś właśnie takiego wygładzającego, ten puder nie utrzymuje jakiegoś supermatu na twarzy, także skóry tłuste raczej nie, ale już mieszane i pozostałe jak najbardziej, to koniecznie się nad nim zastanówcie. Kolejne mam dwa produkty do konturowania twarzy, są to róż oraz bronzer. I zacznę może od różu, jest to sztyft od Fenty Beauty w kolorze Yacht Life, który odkryłam dosyć późno jak na to, kiedy go dostałam, ale ja po prostu nie przepadam za produktami w sztyfcie, a szkoda, ale lepiej późno niż wcale, bo totalnie urzekł mnie konsystencją, kolorem i wykończeniem. Może zacznę od tej konsystencji. Okazuje się, że produkt kremowy znacznie lepiej tak stapia się z naszą skórą i to wygląda dużo lżej na twarzy. Jeśli chodzi o kolor, to on tak bardzo ładnie opalizuje i w zależności od tego, jaki pigment mamy na przykład na oku czy na ustach, to ten róż się dopasowuje. Jeśli jest to coś bardziej różowego, to wybija nam na różowe tony, jeśli jest to coś bardziej brzoskwiniowego, to wybija nam na ciepło. Dodatkowo on ma takie drobinki rozświetlające, no mówię już to od jakiegoś czasu, że to rozświetlenie będzie po prostu obowiązkowe. Bronzer to przegenialny Becca Balisand i prezentuje się tak. W kamerze wygląda na dosyć ciepły, ale ja powiedziałabym, że jest neutralny i nadaje się zarówno do konturowania twarzy, jak i opalania. Świetnie się z nim pracuje, on nie robi żadnych plam, możemy sobie bardzo szybko dodać takiego kolorku na twarzy i ma też takie nienachalne drobinki rozświetlające, co jest też oczywiście na plus. Spokojnie zbliżamy się do końca, mam jeszcze tylko 3 produkty. Mam tutaj kredkę marki Benefit, jest to ta precyzyjna wersja w kolorze numer 3, który jest idealnie dopasowany do nasady moich włosów, czyli do koloru, do którego powinnyśmy dobierać odcień brwi. Jeśli chodzi o markę Benefit, to ona do tej pory miała i tak bardzo szeroką gamę kolorystyczną, ale teraz na Upendorze dowiedziałam się, że ta gama zostanie jeszcze poszerzona, także myślę, że każda z Was znajdzie tam coś idealnie dopasowanego do siebie. Jeśli chodzi o samą formułę, to jest bardzo podobna na przykład do kredki z Vibo, ale tam niestety mamy tylko 2 odcienie i żaden z nich mi nie pasuje. Natomiast no jeśli chcecie jednak mieć ten wybór i poczuć, że macie w dłoni takie solidniejsze i luksusowe opakowanie, to myślę, że ten Benefit jest super. Mamy tutaj też fajną szczoteczkę z tyłu, więc malowanie brwi zajmuje dosłownie
3 minuty. Moją ulubioną maskarą na tę chwilę jest nowość od marki NARS Climax w takim bardzo charakterystycznym, czerwonym, prążkowanym opakowaniu. I powiem Wam, że myślałam, że po maskarze z Too Faced Better Than Sex już nic nie zrobi na mnie takiego wrażenia, jeśli chodzi o rzęsy. Do czasu, aż nie wypróbowałam tej maskary. Ona robi po prostu wszystko. Wydłuża, pogrubia, podkręca, rozczesuje i robi to od pierwszego użycia do ostatniego. Powiem Wam, że kiedy pracowałam w Sephorze w grudniu, to byłam żywą reklamą tego tuszu i nie zliczę, ile opakowań sprzedałam. Myślę, że każda z pań była zachwycona. Nawet jak testowały to w perfumerii, to po prostu brały. Jak nie, to patrzyły na moje brwi, na moje rzęsy i brały to po prostu w ciemno. I Wam też polecam, bo to jest najlepsza maskara, najlepszy tusz, jakiego do tej pory używałam. Na koniec zostawiłam produkt do ust i wydaje mi się, że też jest to już taki kultowy błyszczyk Fenty Beauty w odcieniu Fussy. I to jest typ błyszczyka, który ja bardzo lubię. Taki delikatny odcień różu, podbijający czerwień wargową. Błysk, który nie jest nachalny, a jest elegancki i konsystencja, która nie skleja nam warg. Nie będę Was oszukiwać, że on się nie wiadomo ile trzyma, no bo jest to błyszczyk. Zobaczcie, on daje taki delikatny kolor. Ale tak od posiłku do posiłku na ustach jest. Ja wręcz kolekcjonuję takie błyszczyki, bardzo je lubię i ten trafił do kolekcji po prostu. To już wszystko w dzisiejszych ulubieńcach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że pokazałam coś ciekawego. Jeśli tak, to dajcie proszę znać, zostawiając kciuka w górę. Koniecznie napiszcie mi też w komentarzach na dole, co w ostatnim czasie stało się Waszym ulubieńcem. Chętnie poszperam, coś poczytam, znajdę, może przetestuję i stanie się również moim ulubieńcem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i Wasz poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!